Krzysztof Cieślak ledwo pozbierał się z desek w tej pierwszej rundzie. Tak to wyglądało w moich oczach, w oczach kibiców. Jak wyglądało to w narożniku? Strasznie nerwowo. No, dla nas, jako dla narożnika i dla kolegów Krzysztofa, to był istny thriller. Wiem, że takie walki przyciągają kibiców i że kibicom o to właśnie chodzi, o te emocje, o walki jak za dawnych lat, bez kalkulacji, nie, gdzie lepszy rozbija systematycznie słabszego, tylko są wymiany, zmiany akcji, takie walki poetyckie, wręcz bym powiedział, ale dla nas, jako dla narożnika, to jest po prostu dramat, bo takie emocje, jak my przeżywamy, i to wcale nie są przyjemne emocje, no to jest coś nie do opisania. To jest tak, że miałoby się ochotę wskoczyć na ten ring i mu w tym momencie pomóc, ale nie można. Także to jest... Nie da się tego opisać. Tyle krwi, co potrafi napisać Krzysztof, to naprawdę. Zresztą chyba słychać, jak gardła sobie zatarliśmy. Tak. Było słychać i było widać. Było widać. My się bardzo denerwujemy. Nie, używamy jako koledzy. Chcemy go wesprzeć, przekazać mu jak najwięcej. Czy to oznacza... Mało słucha. Mam w zasadzie od 7-8 walk te same uwagi. On, że tak powiem, ma ten swój styl. No ale ma też coś, czego nie da się... Nie chodzi o to, jego nie można głaskać w przerwie. Na niego trzeba wrzasnąć, trzeba na niego krzyczeć. Tak go nauczył trener Zbyszek Raubo, jak go szkolił. Nigdy go nie głaskał, nigdy go nie pieścił. I widać, to skutkuje, prawda? Jeżeli by Zbyszek był w narożniku, byłoby... Na pewno ja bym gardła nie zdarł, Kuba by nie zdarł gardła. Także co słychać? Tylko zresztą po głosie, nie? Także... Będziecie mieli obawy przed kolejną walką Cieślaka? Wiedząc, nie, pamiętając, co przeżyliście. Walki na walkę jest teraz lepiej. No, pamiętam ostatnią walkę na gali Pulsatu w Sopocie bodajże, w Gdańsku. Tam tego zabrakło. No. Tutaj widać było, że po blokach wychodził, bił serię jeszcze, jak się mu krzyknęło, trochę posłuchał nieraz, że zaczynał dół, góra, kombinował, widział więcej. Także mi się wydaje, że on też nabiera doświadczenia, lecz pomimo tych swoich właśnie obstotów życiowych zaczyna lepiej myśleć. Też ale mówię, ale tak jak do ostatniej walki go Zbyszek Raubo przygotował trener, tak samo do tej. Także to jest klucz do zwycięstwa. Jeszcze mówię, jakby trener był w narożniku, to mówię wam, że to wam gwarantuję, że nie ten dzień źle by boksował. Też była to bardzo trudna walka z tego względu, że zaczęła robić się dookoła Krzyśka już taka atmosfera, że to już jest taki podstarzały zawodnik, którego się rzuca na pożarcie młodym, którzy mają zbudować sobie... Na nim, nie? Rekord sobie na nim zbudować, ładnie z nim wygrać, bo wiadomo, że Cieślak będzie szedł do przodu, będzie boksował, że kolejni będą go obijali. I mam nadzieję, że ta walka to jest początek tego odbicia, że jego poszły akcje w dół, teraz się odbiją i że już będzie tylko coraz lepiej. A wracając jeszcze do walki z Krasnopolskim, w którym momencie przestaliście się martwić o to, że Cieślakowi może stać się krzywda? W którym momencie zorientowaliście się, że on opanowuje? Po drugiej rundzie już widać było, że w głowie już nie ma tego knockdownu, zaczął robić swoje. Siłą właśnie, kiedy zaczął boksować na pressingu, lewą ręką jak się odsłonił, bo tak się boksuje na świecie, lewa ręka zaczyna. I to, co mu właśnie krzyczeliśmy, co mu chcieliśmy wpoić, cały czas go spychał, zauważcie, było chyba od piątej rundy, prawda? Zaczął systematycznie już cisnąć na niego, weszła ta prawa ręka, to mogło być tak samo w drugą stronę, to nie oszukujmy się, bo to była wojna. Liczyliście... To była straszna wojna, piękna. Liczyliście na ten knockout, przełamanie, czy byliście nastawieni, że Cieślak będzie musiał na punkty? Bo na punkty wedle mi się wydaje, że Krzysiek dwie rundy zgubił. Pierwszą przegrał 10-8, drugą tam może jednym punktem. Też no to trzy rundy miał do tyłu, ale mówię, no to by nadrobił, nie? Dokładniejszy, więcej na gardę przyjmował. Tak, moja ocena, wiadomo, no, każdy idzie za swoim. Darek Snarski powie, że dlaczego było długie liczenie na początku walki, także no niestety, no ale prawda jest taka, że zwycięzców się nie sądzi. Nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas, jak to było. Wygrał. No. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, dla mnie każda sekunda była emocjonująca, bo Ariel co jakiś czas wypalał serią ciosów bardzo szybkich, bardzo mocnych i obawiałem się, że któryś z tych ciosów może wejść i walka może się zakończyć przed czasem w drugą stronę. To nie był łatwy pojedynek i ja nie widzę tego jako zimna kalkulacja, to, tylko... Tak. Po drugiej rundzie było widać, że Krzysiek już po tym knockdownie aż tak bardzo śladu nie ma. No, trochę było zawsze, wiadomo, bo to było wstrząśnienie, on nie wstrząsnął, bo przewrócił się pod jak płoda. Bogato charakter się podniósł.
Także, ale znowu z drugiej strony była też, był niepokój po walce z Łaszczykiem. Doświadczenie mieliśmy, kiedy 6., 7., 8. rundę po prostu stanął. Także tutaj jakby to było, to było, mówię, w drugą stronę. Krzysiek akurat zaczął słuchać, powiedział, no tym pressingiem, sami widzieliście, 5., 6., 7. On cały czas go spychał. Krasnopolski już później, Ariel był niebezpieczny bardzo, już widać było zmęczenie jego. No. Nie oszukujmy się, Krzysiek może ma większe doświadczenie i wie, jak mniej więcej siły sobie rozłożyć. No. Wojna była, dramaturgia, było to, co wszyscy kochają, kibice, na stojąco się walkę oglądało. Wygrał Cieślak, wygrali kibice. Dzięki panu. Dziękujemy serdecznie. Bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy kibiców.